Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Upodobnić się do Boga, stając się jak On światłością, która rozprasza ciemności świata. To nie utopia, ale realne zadanie, jakie winni wypełniać w swoim życiu uczniowie Chrystusa. Czy wydaje się ono Tobie nierealne? Jeśli tak, to pomyśl przez moment o setkach tysięcy chrześcijan, którzy we wszystkich zakątkach ziemi i we wszystkich możliwych okolicznościach życia świadczyli i świadczą o Chrystusie, osiągając przy tym palmę zwycięstwa. Droga do świętości nie jest drogą zbyt trudną dla Ciebie. Nie poddawaj się zbyt łatwo i nie uciekaj od realizacji w życiu dobrej nowiny. Wszyscy jesteśmy słabi, ale owa przeogromna moc, która zapala nasze serca boskim płomieniem i pozwala osiągnąć szczyty świętości, nie pochodzi z nas. Nie jest naszym wytworem osiągniętym poprzez niewyobrażalnie trudne ćwiczenia, ale jest łaską Boga. To Bóg sam dokonuje w nas swoich dzieł. On czyni z nas lampy świecące Jego blaskiem. On sprawia, że stajemy się solą, która nadaje smak nie tylko naszemu życiu, ale również życiu innych ludzi. Dbajmy i rozwijajmy w sobie to boskie światło. Niech ono, wychodząc z naszych wnętrz, z naszych serc, rozproszy mroki grzechu i da światu nową nadzieję, nadzieję zbawienia.